mój udział, nie wstawiłem, w estetyki. Nie wstawiłem filmu. W listopadzie miała być filmowa forma. To ja mam jakiś rozkaz, że... No i ale, była w listopadzie. No, ale... Nie, w listopadzie miała... Była w listopadzie, już nie, przyszłość. Pomyliłem się, była właśnie finałowa forma, mam film na YouTubie, kiedy była. Mówiłeś też, że w listopadzie będzie super forma. Dobrze, że siłka. No to zobaczycie w listopadzie. Nie ma listopada przecież. No to czemu nie stawiasz się z siłowni? W listopadzie będzie finałowa forma, powiedziałem. Czyli rozumiem, że będzie mega kurwica forma. Znaczy, czy będzie, na pewno będzie docina fajna, okay. Ale czy będę jakiś duży, to nie wiem, bo jak ci mówiłem, trochę tą siłkę właśnie, mnie na nią chodzę przez to, że na te treningi się skupiłem, do MMA tam jeszcze do czegoś, ale no, będzie docina na pewno. No MMA fajna. Na pewno cię dotknie. No, i to bardzo docina, bo to cardio w ogóle bez porównania do MMA. A w ogóle chciałem się zapytać, czy szanujesz swoich widzów, tak? Co? Nie. Nie? Nie. Bo jak miałeś się dostać... To może zróbmy tak, żeby no. Jak masz jakąś kolejną rzecz, mam, no. Jasa w rękawie, którego chcesz użyć, to najpierw odbierzmy telefon, żeby troszeczkę, stary, tutaj rozładować emocje. Taka sinusoida jest tutaj potrzebna. Mhm. Halo, halo? Halo, halo, witam. Siemanko, siema. Jakbym mógł prosić reżyserkę o lekkie podgłośnienie tutaj głośnika. No i oczywiście, jak masz na imię, skąd jesteś i jakie i do kogo masz pytanie? Słuchajcie, czy dobrze? Tak, teraz już git. Patryk i z Divizji jestem, z miasta Natana. Patryk 2703 dzwoni do nas w tym momencie. Nie, no żartuję. Siema Patryk. Witam, pozdrawiam cię Michał. Strzelaj. Koksa i mam też tego, witam Natana i mam pytanie. Siemano. Do mnie, tak? Nie tyle co pytanie, tylko jeżeli miasto. Mówisz, a czy taka anegdotka, że mówisz, że troszeczkę w przeszłości porozrabiałeś i nie powinieneś się za to odpowiadać teraz. I czy jesteś w stanie sobie przypomnieć, co i do kogo pisałeś, jeżeli chodzi o twoje osiągnięcia, nie tyle co osiągnięcia, tylko progres na siłowni? To do mnie. To jest chyba do Michała, Natana, czy do tak? mnie? No Natana, tak. Jezu, okej, bardzo cię przepraszam, zamuliłem się. Mógłbyś powtórzyć to pytanie? Tak w skrócie, bo mniej więcej... Czy pamiętasz, co i do kogo pisałeś na temat swoich progresów, czy... Co ci pomagało lub by mogło pomóc do osiągnięcia danej sylwetki? Kurczę, wiesz co? Jak mam ci szczerze odpowiedzieć, to myślę... Co mnie bardziej ci pewnie chodzi o to, co mnie zmotywowało? Coś w ten stylu? Nie. Tylko po prostu, znaczy no powiem już tego notabene, że pisałeś do danej osoby. Co chciałbyś wziąć, żeby ci tak? przyszły większe osiągnięcia na siłowni? Tak, do kogo? Słucham? Do kogo pisałem? Niestety nie chcę podawać imienia, ale mogę powiedzieć, że byłeś przeciwny od ciebie. Okej, to twój kolega też do mnie pisał właśnie, jakie narkotyki bierzesz. Tylko nie chcę zdradzać, który. Mhm. No. Narkotyki, to się przyznaję, biorę narkotyki. Okej. Może nie na terenie państwa polskiego, ale biorę. Okej. No i do powodzenia. Dalej? Pamiętasz, czy po prostu czy pamiętasz, bo nie odpowiadałeś? Nie pamiętam. Krótkotrwałą pamięć mam, no. Dobrze. Czyli jeszcze raz pro tego, chciałbyś ogłosić, że jesteś naturalem, nigdy nic w życiu nie brałeś, jeżeli chodzi o twoją świadomość, tak? Wejdź na jego TikToka, pooglądaj moje filmiki. Akurat nie mam TikToka, ale tak, no, wejdę jak będę mógł. Pooglądaj moje filmiki i poczytaj wszystkie opisy moich filmów i wszystkie nagłówki. Ciągle zadajecie to samo pytanie, ciągle odpowiadam na to samo pytanie. Co chwilę w kółko. Dobrze. Trzy dni temu miałem Cage'a. Miałem ciągle te same pytania, ciągle odpowiedziałem na to samo, nie macie jakby nowych rzeczy, już szukaliście coś, jak miałem 13 lat, 14, może z podstawówki niech Adaś zadzwoni, bo mu lizaka ukradłem, czy coś w tym stylu i chce teraz walka na Fame Money, to znaczy Wojtka Golebogzela. Nie wiem, czy pamiętasz Football Dream, taką drużynę, nie wiem, tego znaliśmy się, ale chodzi mi o późniejsze czasy. Nie pamiętam. 16 lat może tego mieć, może 17, 18 bardziej, 17 bym bardziej uderzał, nie wiem ile wtedy miałeś lat, ale tak 2 lata temu, półtorej roku to było. Okej. Tak, czyli nie przypominasz sobie? Nie przypominam. Wiesz, Koksa, mam pytanie. Słucham cię. Jaki miałeś swoje pomysły, jak zaczynałeś sposób trenowania swój? Jakie pomysły? Znaczy, no pomysł. Po prostu pierwszy dzień, jak tego zacząłeś trenować w taki sposób, jak trenujesz. Znaczy, wiesz co, u mnie brat trenował na strychu. On jest 5 lat starszy i no on trenował i jakoś ja zacząłem trenować. Nie? I tak to się zaczęło, że... Po bracie, że tak powiem. To bardzo fajnie. Gratuluję ci takiego osiągnięcia. Ja trenuję już półtorej roku. Osobiście mam 16 lat i... Jak? Jest taki progres jak u Natana po tym półtorej roku? Powiedziałbym tak, że byłem też grubszym dzieckiem z chudem 40 kilo plus minus. Teraz już jakby licząc ogółem to 35, ale w sumie miałem 40. No i nie widzę takiego siebie jak u Natana, ale... Ładnie. No nie wiem, może genetyka, może nie, ale ja uważam, że u Natana niestety troszeczkę coś pomogło. Tylko, że problem jest z tym... Gratuluję
gratuluję z tego przyjęcia i no Nathan dziecko miał dobrą genetykę, dlatego też tak szybko mu to poszło, bo wiesz, widziałeś jego stare zdjęcia, tam genetyk urodzony, tak, tak, no nie, jeżeli cię karmią fast foodami w dzieciństwie, to nie ma nic do genetyki. No jak nie, bo ja mam znajomych, co kurczę, w ogóle nie byli na siłowni, jedzą czekolady i wyglądają tak, jakby ćwiczyli, także nie gadaj głupot. Bo ty miałeś znajomych, okej. Okay. No to kogo mam ci powiedzieć? Tak, no, takie masz, ale nie głupie chcę, żebyś nikogo... Takie masz głupie wytłumaczenie. Tylko, bo mój kolega to i to, więc tak jest. Bo mnie karmili, bo mój kolega jest czekoladę, więc to wszystko zależy od genetyki. No bo jak masz dobre geny, no to możesz jeść wszystko i tak będziesz miał dobrą sylwetkę. Aha, no, okej. Okay. No to czyli żaden kulturysta nie ma genów dobrych, bo trzyma się rygorystycznej diety każdy. To bardziej siedzi mi się wydaje, że w głowie, że sobie nie pozwalają, bo ale to jest naturalne. Ale nie, mówię, każdy przecież kulturysta trzyma rygorystyczną dietę, bo nie ma genetyki, tak? Bo przecież jeżeli możesz wyglądać jak chcesz dobrze i jesz wszystko, co chcesz. No są kulturyści, co mają gena i nie muszą trzymać tak dietę. Nie muszą trzymać diety kulturyści, kurde. Kurczę, myślisz, że nie ma takich przypadków? Którzy światowi kulturyści? Krzysztof Piekarz, on powiem ci, że w ogóle praktycznie... Tak? Przy docince, jadce, pizzę? No to ja ci nie mówię o starcie w zawodach. A ja mówię o takim czymś. Ty myślisz, że... Ale redukcja, a wejście na masę... No właśnie, to jest zupełnie co innego. Tak samo ty porównujesz transformację moją wielką półtora roczną, no gdzie byłem na masie. Na jakiej masie? To było zdjęcie z masy? Tak. To, co widziałeś w Boxdo, to była masa? Tak. Krzysztof Rejka była, nie wiem, chudziutka. Nie, aha, pokazałeś to z chudym. No to było, to nie było półtora roku. No jak, pisał 2020-2021. No i pokazałeś tam to zdjęcie, a nie aktualną sylwetkę z 2022 roku. No ale... Przecież tam było... A. No przecież widać było, że było dosyć dobrze, nie? Jak na rok czasu, no to... No okej. Okay. Taka sylwetka raczej no to zrobimy, nie... zrobimy tak. Zobaczysz, jak wyglądam... No ja za jakiś tam czas przed galą opublikuję zdjęcie swoje na pompie. W dobrym świetle. Albo możemy zrobić tak, po prostu zrobisz taką formę jakąś życiową. A tak? To ja mam zrobić teraz życiową formę? Ale nie, chodzi o to, że, bo wiesz, ja nie wiem, kiedy ty zszedłeś czy nie zszedłeś. I jeżeli będziesz w życiowej formie, ja do ciebie przyjadę i pojedziemy na testy. Okej. Okay. Możemy tak zrobić. Dobrze. I teraz... No tak, żeby zaklepać, że tak jest. Okej. Okay. No, zakład jest publiczny, tak więc no zrobicie to już też. Jak będę w życiowej formie, spoko. Ale mogę też dokończyć, co powiedziałem wcześniej? Tak, tak, tak. Zrobię sobie zdjęcie w dobrym oświetleniu, w dobrej pompie. No po prostu dobre oświetlenie, dobra pompa, gdzieś tam na siłowni, czy tam może w domu jak wrócę i potem zrobię sobie zdjęcie albo zobaczycie mnie, nie wiem, na żywo, na gali, czy tam gdzie bez koszulki będę stać i wtedy porównaj te formy. A zdjęcie będzie się, załóżmy, różniło kilka dni. No ale to... Czy tam nawet, załóżmy, nawet może być ten sam dzień. Nawet i dobre światło i pompa to i tak jak na rok. No właśnie, dobre i światło i na rok. No, pisałeś tam rok czy półtora? Rok. Półtora. No to trzymaj się jednej wersji już. No tu masz rok, to co na TikToku, masz rok. Powiedziałeś, to czemu mówisz półtora roku? No bo półtora roku masz na Facebooku. Ale to na Facebooku zdjęcie było zupełnie inne niż tu. No, no właśnie tam jeszcze gorzej wyglądałeś. Tam byłem na masie. Ta, na masie. A tu, no tak, bo tam jak byłem grubszy. Jak ktoś widział to zdjęcie na Facebooku, to niech mi powie, czy on był na masie, no czy tak. Po prostu był zwykłą osobą, która nigdy nie trenowała. Dobrze, na razie ten, na razie panowie tematy sylwetkowe. Okej, to udostępnię. Na Snapchacie. Mam na Snapchacie w Memories zapisane to zdjęcie. Przecież to nawet zdjęcie było robione.